trzech bohaterów. Norweg, Niemiec i Polak. Trzy różne pokolenia skoczków narciarskich. Najmłodszy Lindvik, średnie pokolenie Geiger i Kamil Stoch. Najpierw Lindvik stanie na trzecim stopniu podium. Stanie po raz siódmy w karierze na podium zawodów Pucharu Świata, ale pamiętamy, że świetnie czuje się Lindvik w turniejach czterech skoczni. Możemy już to w tej chwili powiedzieć po doświadczeniach ubiegłorocznych, kiedy walczył z Dawidem Kubackim. No i teraz ten konkurs otwarcia też jest dla niego bardzo dobry. Oto najlepsza trójka. Twój organizm pracuje na najwyższych obrotach przez 9 dni. Nie ma chwili na rozluźnienie. Dochodzi stres, presja. Tego nie można się nauczyć, tego nie da się wytrenować. Z takim stanem trzeba sobie radzić raz w roku w trakcie turnieju czterech skoczni. Tak mówił Sven Hannawald. I oni będą sobie radzić, oni będą musieli sobie z tym poradzić. Mariusz Lindvik, trzecie miejsce, po raz siódmy, jak Przemek wspomniałeś, na podium zawodów Pucharu Świata. Dwa zwycięstwa, jedno drugie miejsce i po raz czwarty na trzecim. Kamil Stoch. 73. podium w karierze, 22. miejsce, ale przede wszystkim kolejny raz pokazuje, że w najtrudniejszych momentach potrafi pokazać wszystko, co najlepsze. Tak zachowują się tylko wielcy mistrzowie. 10. podium Polaka tutaj na skoczni Schattenberg podczas turnieju czterech skoczni. I ten, który dzisiaj wygrał, ten, który był najlepszy. Representing Germany, für Deutschland und Oberstdorf, Karl Geiger! 16. podium w karierze, 7. zwycięstwo, 8 razy był na drugim stopniu podium i raz zajął trzecie miejsce. Karl Geiger, mówiłem o tym, w 2002 roku wygrał tutaj Sven Hannawald, wtedy kiedy szedł od zwycięstwa do zwycięstwa i wygrał 4 konkursy. Na kolejny triumf niemieckiego skoczka musieli czekać aż 13 lat niemieccy kibice. W 2015 triumfował tutaj Severin Freund i teraz 5 lat po tamtym wydarzeniu Karl Geiger. Tylko trzech Norwegów i tylko trzech Niemców w tej drugiej serii, ale też oni mają zmienników, bo Lindvik ma za sobą Graneruda, który może być tym numerem jeden. Geiger ma za sobą Eisenbichlera, który potrafi skoczyć szaleńczo. Tu jednak liczy się równa, wspaniała forma, a to jest domena Kamila Stocha. Raz wspaniała forma, dwa doświadczenie wyniesione z wielu lat startów, motywacją, które czerpiesz gdzieś tam z wnętrza siebie, gdzie toczysz walkę czasami z samym sobą. Kamil Stoch, który nie ogląda się na statystyki, on nie patrzy na punkty, tabelki, tym podobne rzeczy, tylko on krok po kroku zmierza do upragnionego i wytyczonego przez siebie celu. On jest z nich najbardziej doświadczony i on naprawdę, zaczynając w ten sposób 69. turniej czterech skoczni, oj, czekać do Bischofshofen. Ladies and gentlemen, in honor to the winner, Karl Geiger, i teraz hymn Niemiec. Wielkie gratulacje dla najlepszej trójki dzisiejszego konkursu, ale Eisenbichler dzisiaj awans o 22 miejsca na 5. Halvor Egner Granerud, 11 tylko punktów straty do Karla Geigera. Ta walka będzie niesamowita do samego końca.
A ciąg dalszy w nowy rok na skoczni olimpijskiej w Garmisch-Partenkirchen. Już teraz Państwa zapraszamy i zachęcamy, ale nie kończy się nasze spotkanie ze skokami narciarskimi z turniejem czterech skoczni, bowiem za chwilę w studiu Maciej Kurzajewski, jego goście, omówią to jeszcze. Nasi reporterzy tam na miejscu pracują, będziemy mieli wypowiedzi, będziemy mieli wywiady, więc proszę koniecznie pozostać z nami. A za dziś dziękuję Państwu. Sebastian Szczęsny i Przemysław Bawiarz. Do usłyszenia. Do zobaczenia.